Masz świadomość. Dawno, dawno temu, gdy dzieci nie miały jeszcze komputerów, smartfonów, a nawet telewizji, książka była pierwszym kluczem do nieznanych światów. To dzięki książkom dziecko poznawało odległe lądy i galaktyki. Egzotyczne zwierzęta, prace lekarza i strażaka, konstrukcję samolotu albo radaru, geniusz Kopernika, Newtona czy Bacha, greckie mity i arabskie baśnie, urwisów z polskiego wilczkowa i dzieci ze szwedzkiego buleby, historię książąt i królów albo historię ziemniaka. Jacek Frydych. W latach 1950-1980 polska ilustracja dziecięca święciła triumfy na świecie. Lata 60. i 70. XX wieku nazywa się Złotym Wiekiem Polskiego Ilustratorstwa. Culture.pl. Dzięki temu, że ówcześni ilustratorzy tak bardzo serio traktowali swoją profesję. Miliony Polaków miały szansę od najmłodszych lat stykać się z prawdziwą sztuką. Jacek Friedrich. Dzień dobry, państwo, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Dzisiaj państwa i moim gościem jest pani Katarzyna Czech, Kielczanka z wykształcenia Historyk. Historyk z pasją do XIX wieku, do sztuk pięknych i losów żydowskich, wielbicielka polszczyzny, sto, kabaretu starszych panów, poezji Baczyńskiego, towarzyskich spotkań, jedwabiu, wiosny i czarnego koloru. K. Pani Katarzyno, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyno, co łączy Akademię Pana Kleksa, Elementarz i Świerszczyk? Przede wszystkim są to pozycje skierowane do dzieci. Jednak w kontekście naszej rozmowy dzisiejszej najważniejsze jest to, iż jest to, są one powiązane nazwiskami artystów, ilustratorów pozycji dla dzieci, którzy zdobyli nagrody podczas wystawy książki w Lipsku w 1959 roku. Jest to ważna data, ponieważ od tego czasu rozpoczyna się pasmo sukcesów naszej sztuki ilustratorskiej. Trzech tych artystów, czyli Olga Siemaszko, która była redaktor, redaktorem artystycznym Świerszczyka, otrzymała wówczas medal złoty, Jan Marcin Szancer, który był ilustratorem Akademii Pana Kleksa, oraz. Janusz Grabiański, zdobywca medala, medalu brązowego, znany jest przede wszystkim z, 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 twór, z utworzenia szaty graficznej do Elementarza z roku 1974. Wydaje mi się, że tak naprawdę jest to chyba na, najbardziej, znana, najbardziej znana wersja tegoż Elementarza. Ten rok 59, jak wspomniałam, był bardzo istotny i po, po tej wystawie nasi artyści brali udział w wielu już konkursach, w wielu spotkaniach związanych właśnie z książką i z ilustracją książkową. Między innymi mogę wymienić takie miejsca jak Brno, Bratysława, Frankfurt nad Menem, Moskwa. Mediolan. Tam oczywiście wszędzie zdobywali nagrody, medale złote, srebrne, brązowe, i to, to jak gdyby otworzyło nam otworzyło nam wrota do tej Europy powiedzmy artystycznej, ponieważ obok polskiej szkoły plakatu i polskiej szkoły filmowej pojawiła się właśnie ta grupa polskiej szkoły ilustracji. Działała ona Najbardziej prężnie w latach 1980, 1950, przepraszam, 1980 i paradoksalnie właśnie w latach PRL-u. Wydaje się, że, że był to trudny okres dla artystów. Otóż w tym przypadku władze wykorzystywały książkę jako swojego sojusznika w krzewieniu edukacji i kultury. A ilustracja książki dziecięcej nie miała podłoża ideologicznego, więc władze nie ingerowały w twórczość artystów. Co zresztą było bardzo dla nich korzystne. Okres ten właśnie był najbardziej płodny. Mało tego, państwo gwarantowało jeszcze rynek wydawniczy. A, kolei... a dopytam, a dopytam tak. jak to się stało, że w ogóle ten. Na świecie byliśmy w czołówce, to nie wiem, jakiś wysyp tutaj talentów, akurat u nas w Polsce, że nikt z nami nie miał właściwie szans? To znaczy, wydaje mi się, że artystów nam nigdy nie brakowało, zdolnych ludzi, utalentowanych. To myślę, że, że w ogóle takie sytuacje, jak właśnie ta wystawa książki w Lipsku to bardzo często otwierają drogę, drogę w świat. Mieliśmy artystów, którzy byli kształceni po wojnie właśnie przez artystów jeszcze przedwojennych. Takich, którzy mieli właśnie, między innymi na przykład Jan Marcin Szancer był wykładowcą i on, on kilku ze znanych twórców ilustracji właśnie było jego studentami. Myślę, że to, to kwestią było też tego, że jednak czasy wojny blokowały twórczość, tak? I, i po wojnie ludzie jak gdyby skierowali się ku czemuś, co było bardziej związane z życiem. Ale myślę, że to są bardziej też sprawy takie emocjonalne. I, i to, to, że właśnie ludzie wtedy docenili wartość życia i jak gdyby. Ten napięty czas wojny pozwolił im wrócić do, do normalności. Myślę, że to, 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 był, to był bardzo silny wpływ tego. Mhm. E, a e, rozumiem, że ta historia m, triumfu e, Polski na świecie, w tym obszarze polskiej ilustracji dziecięcej, ona się kończy na którym roku? Czy ona nadal trwa? Jeśli chodzi o samą polską szkołę ilustracji, to tak jak wspomniałam, te lata najbardziej, najbardziej płodne, najbardziej twórcze obejmowały okres lat 50-80, oczywiście ubiegłego stulecia. Jednakże wielu artystów jeszcze działało po roku 80. Do tej pory niektórzy tworzą, jak na przykład Józef Wilkoń, który zresztą był zdobywcą drugiego złotego medalu w Lipsku. Razem z Olgą się I Jednakże, przypuszczam, że to mówię, te, te, te 30 lat były takie najbardziej, najbardziej intensywne. Tak. Dziś jest oczywiście wielu młodych twórców, artystów e, tworzących i nie wątpię absolutnie w ich talent. Jednakże, dzisiejsza ilustracja przedstawia się przede wszystkim inaczej. Niegdyś e, po prostu ilustrację można było nazwać dziełem sztuki. Tak? Było to, posiadała ona indywidualny styl. Artysta posługiwał się specyficzną dla siebie kreską, to znaczy takim pociągnięciem ołówka, pędzla, pióra, co było dla niego, dla niego specyficzne i charakterystyczne. Dziś dzieci mają styczność częściej z ilustracją stworzoną przez program graficzny, program komputerowy. Ale to, wie Pani jeszcze, to, to, to co dzisiaj, to jeszcze za chwilę do tego mm -hmm. przejdę, natomiast mam takie pytanie, no bo w 2019 roku obchodziliśmy stulecie tego naszego, tak. tej naszej historii, w tym właśnie roku Instytut Adama Mickiewicza wydał okolicznościową publikację, może, proszę powiedzieć o niej kilka słów. Mm -hmm. Faktycznie wyszła bardzo piękna, bardzo piękna pozycja. Captains of Illustration, 100 Years of Children's Book from Poland. Tak jak wspomniał Pan, wydana przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z wydawnictwem Dwie Siostry. Zawiera ona 100 haseł i ukazuje pracę około 800 ilustracji, autorstwa ponad 200 polskich artystów. Między innymi Janusza Stannego, Franciszki Temerson, Elżbiety Gaudasińskiej. No, jest ich tam wiele, więc ja nie wszystkich pamiętam w tej chwili. Byli oni właśnie związani ze stuletnią historią naszego dorobku ilustratorskiego. Oczywiście tu mam na myśli książkę, książki dla dzieci. Książka ma taki charakter kolażu, tak? jest wielowątkowa. Niestety albo dla niektórych to nie jest problem może, ale została wydana w języku angielskim. Czekamy oczywiście na polską wersję. Teksty, teksty przygotowane przez autorów między innymi Anitę Vincenciusz Patynę, która jest specjalistką w ilustracji książki dziecięcej, Aleksandrę Cieślak, Michała Zająca, Jacka Friedricha, którego pan cytował. I, I kilku innych autorów na co dzień zaj zajmujących się teorią i grafiką projektową. Oni przygotowali teksty prawda, dotyczące tej publikacji. Książka ta miała premierę we Frankfurcie na targach książki. Mhm. Tak, tak. Mhm. E, no dobrze, to właśnie przejdźmy do tego wątku, o którym już Pani zaczęła mówić. Z jakimi ilustracjami stykają się dzieci dzisiaj, dziś? No, tak, jak, tak jak wspomniałam, no już przypuszczam, że ze względów finansowych odchodzi się od ilustracji tworzonej przez artystów. To znaczy, wydawnictwa, które zawierają jeszcze prace, prace takie właśnie stworzone odręcznie, są dużo droższe, więc myślę, że to, to może stanowić problem dla wielu rodziców, którzy takie książki chcą nabyć. Dziś ta ilustracja najczęściej tworzona jest za pomocą pro programów graficznych. Program graficzny no, nie, nie gwarantuje nam takich doznań estetycznych, oczywiście, jak, jak twórczość artysty. Najczęściej ilustracje te są bardzo uproszczone, jednolite, często niepoprawne też technicznie. Dzieci lubią różnorodność, dzieci zwracają uwagę na szczegóły. I moim zdaniem taka prosta ilustracja nie dostarcza na im wystarczająco wrażeń estetycznych czy emocjonalnych, aby wpłynąć na ich wyobraźnię. Tak, niegdyś te ilustracje, które ja pamiętam jeszcze ze swoich czasów, ponieważ miałam ten przywilej właśnie wychowywania się na książkach z okresu właśnie złotej ery polskiej ilustracji. Niegdyś te ilustracje naprawdę robiły wrażenie, oszałamiające wrażenie na mnie na przykład, ponieważ ja zawsze brałam pod uwagę, kupując książki albo je wypożyczając, z biblioteki zwracałam uwagę właśnie na ilość ilustracji, na ich jakość, na ich kolorystykę, na wygląd. Oczywiście dla mnie wtedy liczyły się księżniczki, pałace, piękne suknie, zwierzęta, i to, to było dla mnie bardzo, bardzo ważne i pamiętam te emocje. Pamiętam, pamiętam jak przeglądam wypożyczoną książkę, zanim zaczynam ją czytać, i, i to, było, to było istotne. Pamiętam też taką księgarnię, mieliśmy tutaj w, w Kielcach, co prawda, to nie była księgarnia polskojęzyczna, zaznaczam. Ale ją akurat zapamiętałam najlepiej, ponieważ była systematycznie zaopatrywana. Była to księgarnia, która, w której znajdowała się literatura rosyjska. To była osobna księgarnia tylko i wyłącznie dla publikacji autorów rosyjskich, radzieckich. I pamiętam zapach, kiedy wchodziło się do tej księgarni, takiego świeżego druku. Nigdy nie zapomnę tego zapachu. Niestety no, nasze, nasze księgarnie wtedy były trochę uboższe. Tam, oczywiście, z wiadomych względów ideologicznych prawda, była zaopatrywana regularnie. Mam do tej pory kilka tych pozycji, które, które właśnie zostawiłam też dla dzieci, ze względów estetycznych, ponieważ one też, też dysponowały przepięknymi ilustracjami. Dlatego myślę, że książka, książka to nie tylko treść, ale właśnie ta jej wartość artystyczna też opiera się na ilustracji i ta ilustracja zarówno i dorosłemu czytelnikowi, bo i rodzic przecież ma dużo przyjemności z tego, że, że czyta dziecku, ale właśnie i dla rodzica i dla dziecka jest, dostarcza wrażeń estetycznych. Tam, także mogłabym powiedzieć intelektualnych, bo jednak, jednak takie wrażenia pobudzają wyobraźnię, pobudzają kreatywność. Myślę nawet, że budzą zwłaszcza w dzieciach moce twórcze. Mm -hmm. Powiem pani szczerze, że przy okazji przygotowywania się do tego podcastu, szukając informacji, Rozmawiałem z Magdą, z moją żoną, i ona mi zwróciła uwagę, że ona, będąc dzieckiem, jakby nie doceniała tego, o czym pani mówi. To znaczy, że te ilustracje, one są tak cenne. I dopiero teraz refleksja, i również mi ja jestem w podobnej sytuacji, jak sobie sięgnę w przeszłość. Dopiero teraz. To, to, to przygotowywanie się do tej rozmowy dzisiejszej i, i czytanie o tej Polskiej szkole ilustracji Dziecięcej uzmysłowiło nam, jak, jak, jak jakie szczęście mieliśmy obsować z tą, z tą ilustracją, a jednocześnie, jak to wszystko idzie w zapomnienie i też no jak wygląda to teraz, to znaczy, że to wygląda źle, te, te ilustracje, których mamy masowy wysyp teraz generowane przez tak zwaną sztuczną inteligencję. Czy, czy jakieś inne automaty, roboty, no to zupełnie już nie jest to samo co kiedyś. A druga refleksja to taka, że no tak narzekamy na ten PRL jako Polacy, natomiast nie potrafimy docenić różnych kwestii, które tam się działy w tamtym okresie dobrych i tutaj ten przykład ilustracji to jest właśnie kolejny taki case, że, że że było wiele wartościowych wartościowych rzeczy o których zapomnieliśmy a które PRL nam dał oczywiście jakby a, pani to skomentowała te dwie refleksje toczy się wojna z gotówką Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru, to wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart, to kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny, gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Oczywiście. Zacznę od drugiej, ponieważ wie Pan, wydaje mi się, że te, to, że w PRL-u mieliśmy tak zdolnych twórców, bo przecież nie tylko ilustratorów, poetów, autorów książek, to y, jak gdyby ma bardzo bardzo silne uwarunkowania historyczne, więc jak, nie, będę się, nie będę się rozwodzić nad tym tematem, natomiast rzeczywiście przyznam rację. Często rozmawiam z moim starszym synem, y, który, który interesuje się właśnie też twórczością artystów z tego okresu, zwłaszcza interesują go na przykład filmy, y, i, ale także literatura i Dochodziliśmy, doszliśmy do takiego wniosku, że po prostu przede wszystkim panowały zupełnie odmienne stosunki międzyludzkie. I myślę, że tak jak wspomniałam wcześniej, wojna na pewno miała duży wpływ na te relacje, tak? że, to, że ludzie po prostu w, w, w chwili zagrożenia doceniają wartość życia i niezależnie od tego, że późniejszy system no, też można powiedzieć był. Rodzajem okupacji i na różnych płaszczyznach był niebezpieczny i bardzo ograniczający, to wydaje mi się, że to, że jak gdyby ta, ta wojna obudziła w nas tą jakość życia, tak? że niezależnie od warunków, potrafiliśmy je docenić, to na pewno działało właśnie na, na kreatywność ludzi, ponieważ jeszcze oprócz tego, że sytuacja aprowizacyjna była dosyć trudna, ludzie byli bardziej pomysłowi. Tak? To możemy się nawet pomyśleć o własnych rodzicach, ponieważ ja jestem rocznikiem 75, więc wiem, jak moja mama musiała się starać, żeby. Pewne braki uzupełnić własnymi siłami, bo nie było to takie proste po prostu iść do sklepu i zakupić. I myślę, że to na pewno wpływało na to, że ludzie byli bardziej twórczy pod każdym względem. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, to przyznam, że też w sumie można mieć ambiwalentne uczucia, dlatego że bardzo dużo mieliśmy zdolnych twórców, designerów, tak zwanych dzisiejszych, czyli projektantów. Na przykład, ja byłam też na takiej wystawie w Krakowie dotyczącą PRL-u i przypomniało mi to, jak wielu, jak wielu projektantów mieliśmy, na przykład szkła, mebli, przecież słynny Kowalski, który wraca do łask dzisiaj. Nie wiedzieć czemu, bo dla mnie to niestety niezbyt atrakcyjny mebel. Także bardzo dużo mieliśmy pisarzy, zdolnych poetów i rzeczywiście ten, te czasy, te czasy PRL-u, pominąwszy oczywiście często wpływy ideologiczne, które musiały gdzieś tam się gdzieś tam znajdować w, właśnie w, w celu czy w zamierzeniach artysty, to wydaje mi się, że, to, że rzeczywiście to był okres bardzo płodny bardzo płodny, mieliśmy mnóstwo zdolnych ludzi i rzeczywiście w porównaniu do czasów dzisiejszych myślę, że przede wszystkim różnił się cel artysty. Tak jak zastanawiałam się nad tym kiedyś, że niegdyś, czy jeszcze nawet w XIX wieku artysta, kiedy tworzył, odczuwał wewnętrzną potrzebę. To, co się mógł nie jeść, Mógł mieszkać pod mostem, ale odczuwał potrzebę tworzenia. I myślę, że, że właśnie do pewnego momentu nie wiem dokładnie w którym czasie się to stało, ale do pewnego momentu artyści tworzyli, aby tworzyć, żeby się wyrazić, żeby jak gdyby przekazać i swoją kreatywność, i swoje emocje, i swój sposób postrzegania świata, żeby się dzielić z innymi do pewnego momentu to była potrzeba wewnętrzna i nagle, w pewnym momencie, to już oczywiście po czasach PRL-u, daleko, myślę, że w latach 90. artyści zaczęli tworzyć dla, dla pieniędzy. Po prostu sztuka stała się komercyjna i dziś nie liczy się, nie liczą się nawet jakieś umiejętności warsztatowe, czy kreatywność, tylko artyści prześcigują się w pomysłach, tak? Kto, jest, kto będzie bardziej szokujący, kto będzie bardziej skandaliczny i rzeczywiście teraz to ma większe, większe znaczenie. Dlatego myślę, że kiedy wracamy do PRL-u, kiedy artysta szukał po prostu środku wyrazu dla, dla swojego sposobu postrzegania rzeczywistości, dla swojej percepcji, to, to miało zupełnie, zupełnie inny, inny sens. I może dlatego ta, ta sztuka ma do dziś wartość i rzeczywiście można powiedzieć, że na ówczesne czasy była nowatorska, że bardzo była interesująca, wyjątkowa, że artyści byli kreatywni i, i naprawdę potrafili znaleźć język, którym przemawiali do nas, odbiorców. Mhm. No dobrze. A pani Katarzyno, jest pani. Inicjatorką i pomysłodawczynią Muzeum Ilustracji Dziecięcej. Tak. Po co nam takie muzeum? Myślę, że przede wszystkim moim celem, kiedy zaczęłam myśleć na ten temat zastanawiać się nad tym, czy to w ogóle miałoby sens, i, i, i czy to jest w ogóle realna, realny cel. Zaczęłam zastanawiać się, czy, czy można jakiś, w jakiś sposób uratować, uratować te książki, które ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. Kiedy urodziły się moje dzieci, obecnie 20-paroletnie, zaczęłam z pasją kupować im książki, tak jak ja pamiętałam, jak kupowała mi mama, czy wypożyczała. I nagle okazało się, że. Ilustracje, które są w nich zawarte, a które tak były ważne dla nich, jako dla małych dzieci, prezentują bardzo niski poziom. Bardzo taki uproszczony, i taki, bym powiedziała nawet, że zdeformowane były postacie, zdeformowane przedmioty. To wszystko było tak, tak uproszczone, tak schematyczne, że zaczęłam zastanawiać się, czy nie lepiej. Chodzić do, po antykwariatach i szukać takiej literatury i takich, takich właśnie pra, pozycji, które były ilustrowane w czasach, kiedy ja pamiętam, przez prawdziwych artystów. I rzeczywiście tak zrobiłam, tak zaczęłam skupować książki, nie mam ich zbyt wiele, ale ponieważ nie ma tego, gdzie trzymać tak naprawdę. Ale, ale rzeczywiście porównując, to, to nawet Powiem szczerze, że nie, nie można nawet znaleźć wspólnej pomiędzy tymi ilustracjami z czasów z lat powiedzmy 70. -tych, 80., -tych, a tym, co jest, co prezentują książki dzisiaj. To znaczy, jeszcze tutaj nie chciałabym też bardzo być krytyczna wobec tych ilustracji, ponieważ wiem, że są wydawnictwa, które nadal mają świetnych artystów, młodych zazwyczaj, i którzy tworzą te ilustracje. I, ale wydaje mi się, że to jest zupełnie też inny styl y, tworzenia. Y, y, tamtejsze ilustracje z czasów Złotej Ery, polskiej ilustracji, miały bardziej charakter dzieł, dzieł sztuki. Naprawdę y, były tworzone za pomocą y, takich y, zwyczajnych y, środków y, nie wiem, artystycznych, no, farb, nie wiem, ołówków, tuszy. Natomiast dziś y, większość ilustracji jest tworzona właśnie w oprogramowaniach. Widać tą różnicę, jakby na to nie patrzeć, ponieważ no, y, ilustracja y, komputerowa nie zawiera szczegółów, nie, ma, nie jest tak dokładna jak ilustracja odręczna. Y, I y, kiedy zaczęłam kupować właśnie te, te pozycje i y, powiem szczerze, było mi żal też, że... że... Jedyne miejsce, jakie dla nich się znajduje, to antykwariat. A poszłam dalej, bo myślałam o tym, że nie, każdemu, nie każdy ma ochotę chodzić po antykwariatach, zostawiać książki, więc pewnie dużo z nich też znajduje się na makulaturze, na skupach makulatury, w śmietniku. Więc pomyślałam wtedy, że warto byłoby stworzyć miejsce, gdzie te książki mogłyby się skryć. To była moja pierwsza myśl wtedy, kiedy dzieci były małe, a drugi raz wróciła do mnie ta myśl, kiedy parę lat temu byłam na wystawie w Muzeum Galicja. To jest Muzeum Żydowskie Galicja na krakowskim Kazimierzu. Tam muzeum zorganizowało świetną wystawę ku Jana Marcina Szancera. Było tam kilka oryginalnych grafik artysty. Były bardzo pięknie przygotowane. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, takie powiększone ilustracje na stojakach, które, tak, które były. Widać było, że są umieszczone pod kątem młodszych, młodszych, odwiedzających, były też różnego rodzaju interaktywne zabawy dla dzieci. I cała ta wystawa rzeczywiście była przygotowana z ogromnym profesjonalizmem i wtedy pomyślałam, jakby to było cudownie, żeby ci ilustratorzy, których ja pamiętam, ci którzy w sumie traktowani są nadal jako artyści, ale w rzeczywistości nie mają swojego miejsca w muzeach, bo kiedy idziemy do muzeum, nie ma tam ilustracji książek książkowych, tak, nie ma ilustracji książek dziecięcych. I wtedy właśnie myślałam o tym, że, że jakby było cudownie, żeby, żeby te wszystkie książki znalazły schronienie, a żeby być może artyści przekazali jakieś oryginały swoich prac albo rodziny tych artystów w miejsce, gdzie ta ilustracja będzie głównym, głównym tematem. Mhm. Miejscem, miejscem, gdzie dzieci mogą po prostu odwiedzać, też oglądać je, mieć kontakt z prawdziwą, najprawdziwszą sztuką. A jakie działania na rzecz powstania muzeum pani już podejmuje, planuje podjąć i w czym mogliby pomóc słuchacze naszego podcastu, czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Och tak, to ciężka praca przede mną, oczywiście. Ale zaczęłam przede wszystkim zbierać podpisy pod petycją związaną z inicjatywą tworzenia Muzeum Ilustracji Książki Dziecięcej w Kielcach. Najpierw poszukuję wsparcia autorytetów. Zamierzam skontaktować się w jakikolwiek sposób z autorytetem kieleckim Rafałem Olbińskim, który wprawdzie nie zajmuje się ilustracją książki dziecięcej, stricte, ale jest plakacistą i jest personą bardzo poważaną wśród, wśród grafików, wśród galerii sztuk, więc mam nadzieję, że uda mi się do niego dotrzeć prędzej czy później i wesprze on moją inicjatywę. Do tej pory udało mi się skontaktować z, z, z synem Stasysa, Eidrgiewiciusa, który także ilustrował książki dziecięce, m.in. Króla Kruków. I pan Stasys podpisał się pod moją petycją, więc to jest ogromne dla mnie, ogromna dla mnie radość i uważam, że spore osiągnięcie. Mam nadzieję jeszcze postarać się o wsparcie czy poparcie pana Józefa Wilkonia, który jest bardzo płodnym artystą, jest nadal aktywny, nadal działa i wiem, że da się do niego dotrzeć, więc będę się starać. Jednocześnie wśród znajomych i przyjaciół rozesłałam, czy rozpropagowałam moją inicjatywę, i kilku z nich posiada moją petycję i zbiera podpisy wśród swoich znajomych albo współpracowników. Mam nadzieję, że trochę się tego zbierze. Niedługo, niedługo zamierzam umieścić także petycję online. I liczę na to, że między innymi słuchacze tego podcastu będą mogli wtedy się zaangażować. Cały czas szukam oczywiście chętnych do współpracy. Także od strony organizatorskiej, dlatego że w tej chwili na razie działam sama. No dobrze. Na koniec pytanie, które często zadaję moim gościom. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze. Pani nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy? I jaka jest na nie odpowiedź? Zastanawiałam się nad tym. Zastanawiam się nad tym pytaniem. No, rzeczywiście padało kilka tych, tych pytań. Najczęściej zadawane to, ile masz książek? A ja mówię, Boże, ale gdzie ja mam to w ogóle trzymać? Nie mogę na razie zbierać książek. Mam nadzieję, na miasto udostępni mi ogromne pomieszczenie i tam. Zrobimy y, y, taką bibliotekę. Y, pytanie, którego nikt jeszcze nie zadał. No, nikt nie zapytał mnie, dlaczego akurat ja. No i gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie, y, dlaczego ja, y, a dlaczego nie? Albo kto, jeśli nie ja. Dobrze. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Katarzyna Trzecia, pomysłodawczyni słodawczyni, inicjatorka Czech. kampanii obywatelskiej na rzecz. Katarzyna Czech. O przepraszam, pani Katarzyna Czech, pomysłodawczyni i, i inicjatorka kampanii obywatelskiej na rzecz utworzenia Muzeum Polskiej Ilustracji Dziecięcej. Pani Katarzyna, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pani Rafale. A z państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek? Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji, czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.